Akademia Instalatora. Rośnij z nami w siłę. Na temat dzisiejszego odcinka wybraliśmy sobie program, priorytetowy program dofinansowań. Jak on się nazywa? Moje ciepło. Moje ciepło, tak jest. Można się już pogubić w nazwach tych programów, bo to jest i mój prąd, moje ciepło i czyste powietrze. No i właśnie o tym moim cieple sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy. W czystym powietrzu tylko na początku, przez bardzo krótki czas można było również starać się o dofinansowanie do budynków nowych, ale bardzo szybko to zostało zlikwidowane i można było już tylko termomodernizować, czy też modernizować budynki istniejące. Dobra, i teraz tak, różnice między czystym powietrzem a tym moim... jak z moim ciepłem, jest taka, że właśnie w powietrzu mieliśmy budynki istniejące i nie było budynków nowych, a tutaj mamy budynki takie, które mają, nie mają jeszcze zakończonej budowy. Dokładnie. I kolejna taka ważna różnica, że tak dopowiem, że tam mogliśmy sobie sfinansować różne rodzaje źródeł ciepła, jak na przykład kocioł na pelet, czy kocioł gazowy, czy instalacje centralnego ogrzewania. W tym projekcie, o którym dzisiaj mówię, o programie, jest to tak naprawdę program dofinansowania do pomp ciepła, czyli w programie Moje Ciepło takim głównym celem jest wsparcie właśnie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego, ale w oparciu właśnie o tą energetykę taką prosumencką, o tą energetykę odnawialną, a więc mowa jest tutaj o pompach ciepła, zarówno gruntowych, jak i powietrznych. Myślę, że tutaj no, udało się wywalczyć, podejrzewam, że to była no, samo z siebie się nie wzięło, tylko odpowiedni tutaj zabiegi pewnie z branży, naciski z branży spowodowały, że został ten budżet wyasygnowany właśnie na te działania i okej. Czytam sobie na stronach właśnie rządowych, że jest na to 600 milionów złotych i ten nabór trwa w sposób ciągły, to oznacza, że albo będzie, albo się te środki wyczerpią, albo zostanie ten nabór dopiero zamknięty 31 grudnia 2026 roku, czyli nie ma tutaj jak gdyby czegoś takiego, że kto pierwszy, ten lepszy, albo że ktoś złoży lepszy wniosek, albo ktoś gorszy, po prostu to jest zero-jedynkowo, jeżeli spełnia się warunki, jeżeli cały czas ten nabór jest otwarty albo się te środki po prostu nie skończyły, to każdy z właśnie nowo inwestorów budujących swoje domy może skorzystać. No i okej, porozmawiamy w takim razie, ile można dostać tego dofinansowania. Tutaj też na tym artykule mamy taką tabelkę przygotowaną, gdzie też no, najważniejsze rzeczy w sumie są jeszcze też przed tabelką. To, że możemy uzyskać 21 tysięcy dofinansowania, to jest w momencie, gdy montujemy, gdy zakupimy pompę gruntową, tak? Pompę ciepła gruntową, to też łatwo zobaczyć, że już zaczyna się to od kosztów tych 70 tysięcy, uzyskujemy tę maksymalną możliwą kwotę dofinansowania. Natomiast przy pompie ciepła powietrznej, tak, no jest to 7 tysięcy złotych, także no też warto o tym pamiętać, bo nie, no patrzę to, co w tym momencie jest z zapytań, jak najwięcej do mnie trafia, to jednak o te pompy powietrzne, tak, te najbardziej popularne w tym momencie, mniej o gruntowe, chociaż nie powiem, że to jakby no mniejsza ilość tych zapytań jest, ale to nie jest tak, że i w ogóle nikt się tym nie interesuje, jest też i w tym segmencie pewien ruch. Tutaj, jeżeli natomiast mówimy o tych, no na samym początku, tak, nawet 30 kosztów kwalifikowanych projektów, no czyli to jest 30%, tak, przepraszam, zwrotu 30% kosztów kwalifikowanych, tak. No to też nie jest mało, patrząc na to, że, no kurczę, jeżeli mamy możliwość uzyskać te 7 tysięcy dopłaty, no to też jest warto, no bo w końcu to jest 7 tysięcy, nie? No tak, 7 tysięcy drogą nie chodzi, chociaż właśnie tyle można z tego uzyskać. I ja tak tylko właśnie sprecyzuję, że mowa jest albo o 30%, albo o 45% i to zależy, czy jesteśmy dużą rodziną, a więc mamy wydaną kartę dużej rodziny, czy jesteśmy zwykłą rodziną, a więc mamy 30% bądź 45%. No i właśnie te są też te maksymalne kwoty, czyli przy pompach ciepła to będzie nie więcej niż 7 tysięcy, czyli nawet jeżeli nam te 30%
pokazałoby, że należy nam się, nie wiem, 9 tysięcy czy 10, przepraszam, ale gadam dzisiaj cały dzień już, to tak i tak będzie to ten próg 7 tysięcy i podobnie jest przy pompach ciepła, nawet jeżeli te 30% to nam pokaże, że powinniśmy mieć tego zwrotu, nie wiem, 40 tysięcy, to tak i tak nie będzie więcej niż 21. To też ważne w tym wszystkim jest to, co sobie już wcześniej wspomniałeś, że ten budżet to jest 60 milionów, no tutaj 600 milionów, no z jednej strony dużo, z drugiej strony przy takiej formie, że jest to w ciągłym naborze dofinansowanie, to no, wiemy o tym, że pewne programy potrafiły się w trakcie ich trwania skończyć, tak, budżety na nie. Także wydaje mi się, że mimo, że ma trwać do 2026, to warto wcześniej już o tym pomyśleć i zastanowić się nad tym wnioskiem, nie? Bo no, to jest skończona pula, tak by to ująć, nie? Pytanie na tej stronie rządowej i takie jest może z kilku ciekawszych, czy można zainstalować tylko pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej i w programie finansowane będą jedynie pompy do centralnego ogrzewania bądź takie, które ogrzewają centralne i ciepłą wodę użytkową, czyli tylko do ciepłej wody? Niestety nie. Następne bardzo ciekawe pytanie jest, czy jeżeli ktoś kupił pompę, znaczy ktoś ma taki budynek, który jeszcze nie jest zamknięty, który kwalifikowałby się do programu jako budynek właśnie jeszcze nowo budowany, ale już kupił pompę w 2020 roku, czy będzie mógł skorzystać z dofinansowania? I tutaj fundusz wyjaśnia, że niestety nie, że kwalifikowane koszty są dopiero od 1 stycznia tego roku. Mimo to, że ten program zaczął się w kwietniu, to można się cofnąć jak gdyby z tymi zakupami do 1 stycznia. No właśnie, od czego zależy wysokość dofinansowania? No to właśnie tutaj od tego, czy jesteśmy dużą rodziną, to jest 45%, czy jesteśmy małą, czy też tą rodziną kwalifikowaną jako nieduża, a więc 30%. Tego pytania nie rozumiem, tego nie będę czytał. Czy można zaktualizować zaprojektowaną charakterystykę energetyczną budynku? I tutaj czytałem wcześniej takie wyjaśnienie, że jak najbardziej tak, jeśli mieliśmy opracowaną dokumentację na jakieś inne źródło ciepła, to możemy w trakcie przed właśnie oddaniem budynku do użytku jeszcze tą charakterystykę zmienić i to również będzie taki koszt, będzie kosztem kwalifikowanym, także jak najbardziej tak. Dobra, powiedz mi jeszcze, Michale, jeszcze właśnie kwestia kominka. Czy może być w domu, w tym właśnie nowo budowanym, gdzie jest pompa ciepła, jakieś inne źródło ciepła i tutaj no, przepisy są bardzo restrykcyjne, żadnych innych dodatkowych źródeł stałopalnych, a jeżeli chodzi o kominek, musi być on albo ozdobny i wtedy jest odcięty od komina, jest odcięty od płaszcza wodnego i stoi tylko jako taki powiedzmy atrapa, a jeśli ma być to kominek rekreacyjny, to nie może mieć rozprowadzenia tego ciepłego powietrza, też nie może mieć płaszcza wodnego i można w nim palić faktycznie tylko okazyjnie i tak sobie nazwijmy to rekreacyjnie, a nie jako źródło ciepła. Dziękuję bardzo, widzimy się za tydzień. Oglądaj kolejne filmy i subskrybuj nasz kanał na YouTube. Akademia Instalatora. Rośnij z nami w siłę.